A za chwilę zapraszamy na spotkanie z Carlosem Sainzem i Lewisem Moją, dwukrotnymi mistrzami świata w rajdach samochodowych. Carlos Sainz, wygrywając w tym roku rajd Nowej Zelandii, ustanowił rekord liczby zwycięstw w eliminacjach Mistrzostw Świata. Ma ich teraz na koncie aż 22, a wystartował do tej pory w 106 rajdach zaliczonych do tego cyklu. Ten 36-letni zawodnik rozpoczął swoją karierę w Mistrzostwach Świata w roku 1987. Już od następnego sezonu na stałe na prawym fotelu zasiadł Lewis Moya. Szybko zwrócili na siebie uwagę i od 1989 roku reprezentowali barwy Toyota Team Europe, zdobywając za kierownicą Celiki dwa tytuły Mistrza Świata. Po nieudanym sezonie 93, kiedy to Carlos startował Lancią, już od następnego sezonu przez 4 lata reprezentował barwy najpierw Subaru, a potem Forda. W barwach Subaru wygrał 4 eliminacje i zdobył 2 razy tytuł wicemistrza. Dla Forda wywalczył 3 zwycięstwa w rajdach i 2 razy zajmował 3 miejsce w klasyfikacji mistrzostw. W tym roku powrócił do Toyoty i już w nowej Corolli wygrał 2 rajdy. Uważany jest za najbardziej wszechstronnego kierowcę. W tej chwili prowadzi w klasyfikacji mistrzostw, mając 9 punktów przewagi nad rywalami. I oto na zaproszenie Toyota Motor Poland Carlos Sainz wraz z Lewisem Moją przybyli do Warszawy. Na lotnisku Bemowo, gdzie Sainz miał zademonstrować swoje umiejętności, zgromadziły się tysiące widzów, by popatrzeć, jak czyni to mistrz, a być może nadarzy się okazja na krótką rozmowę czy zdobycie autografu. Carlos i Lewis odpowiedzieli na kilka pytań widzów, po czym zapoznali się z trasą i ruszyli, by podbić serca polskich kibiców. Prosimy popatrzeć, z jakim spokojem i precyzją prowadzi autorajdowe dwukrotny mistrz świata. My również skorzystaliśmy z okazji i przeprowadziliśmy z Carlosem i Lewisem krótką rozmowę. Carlos, jaki moment w swojej karierze uważasz za najważniejszy? Myślę, że każdy rajd jest ważny. Z pewnością, jeżeli popatrzymy w przeszłość, na starty w mało ważnych imprezach o niewielkiej randze, one również znaczyły dla mnie bardzo wiele. Były to starty w Mistrzostwach Hiszpanii, ale potem dążyłem do czegoś więcej. Lepsze wyniki, lepsze zespoły. Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, który z tych występów był najważniejszy. Nawet na tym poziomie każdy start był bardzo istotny. Lewis, czy kiedykolwiek bałeś się podczas jazdy z Carlosem? Nigdy, nigdy. Nie sądzę, by to było odpowiednie uczucie. Jeżeli chociaż raz poczułbym w sobie strach, z pewnością zrezygnowałbym z dalszej jazdy. Znam pilota, który tak właśnie postąpił. Raz się przestraszył i natychmiast zakończył swoją karierę. Ja póki co się nie boję. Kocham ten sport i czerpię z niego zadowolenie.
Carlos, startowałeś bardzo różnymi samochodami. Powiedz, czy nowa Corolla WRC jest rzeczywiście najlepszym autem rajdowym w historii? Corolla jest fantastycznym samochodem, bez wątpienia. Ale wszystko zależy od drobiazgu. Cykl Mistrzostw Świata jest tak ułożony, że samochód o jednej charakterystyce nie jest w stanie walczyć. Każdy rajd przynosi coś nowego, coś do czego trzeba się dostosować. Ale jestem zadowolony z nowej Corolli, która na pewno jest jednym z najlepszych samochodów. Jednak myślę, że potencjał tego samochodu nie jest w pełni wykorzystany. Widać to po kolejnych ewolucjach poszczególnych modeli. My mamy Corollę dopiero pierwszy rok i jestem przekonany, że auto będzie się spisywać coraz lepiej. Co sądzisz o kalendarzu Mistrzostw Świata? Wiemy, że ma być skrócony, więc która z rund powinna odpaść? Oczywiście najgorsza z eliminacji musi być zniesiona i cykl nie może być o żadną poszerzony. W tym roku, po odwołaniu rajdu Indonezji, startujemy w 13 rundach. I myślę, że to jest dobrze skonstruowany kalendarz. 14 rajdów to by było za dużo. Wiem, że FIA nie zamierza zwiększyć tej liczby i dobrze, bo 14 rajdów to za dużo. A której eliminacji chciałbyś się pozbyć? Najgorszej z tegorocznych. Musimy być ostrożni w wyrażaniu opinii na ten temat, gdyż wiele czynników odgrywa tu wielką rolę. Na przykład, który rajd ma odpowiednią bazę rajdu, przygotowane miasto z przychylnością władz, które będą współpracowały z zespołami rajdowymi, z dziennikarzami. Nie można rozpatrywać tego tylko przez pryzmat samej walki na trasie. Myślę, że kłopotów z wyborem nie będzie, bo są dwa lub trzy rajdy, które nie spełniają nawet minimum stawianych im obowiązków. Czy nie przeszkadzają wam dziennikarze, którzy w czasie rajdu podchodzą do was zaraz po ukończeniu odcinka specjalnego, podtykają mikrofon? Są wtedy przecież ważniejsze sprawy. To prawda. Wtedy jeszcze jesteśmy spoceni i zdenerwowani po przejechaniu odcinka specjalnego. Byłoby dobrze, gdyby poczekali i dali odpowiedzieć po kilku minutach, ale ja rozumiem ich pracę. A ty, Luis, chyba na mecie odcinka specjalnego już jesteś trochę wolniejszy. Nie, po mecie odcinka specjalnego jestem ciągle jeszcze bardzo zajęty. Zdejmuję hełm i zaczynam patrzeć na tablicę, na czasy samochodów przed nami. I wtedy najczęściej muszę odpowiadać na pytania. Ja również rozumiem, że taka jest wasza praca. To tak jak w piłce nożnej. Po zmianie zawodnik nie zawsze ma ochotę na rozmowy, bo po prostu nie może złapać oddechu. Musicie nas czasami zrozumieć, nawet jeżeli będziemy trochę niegrzeczni. Tak jak my rozumiemy was, że waszym obowiązkiem jest stawianie pytań. Ile godzin dziennie przeznaczacie na pracę, a ile na sen? To zależy nie tylko od nas. Teraz przy nowych przepisach nie jesteśmy już tak bardzo zajęci. Możemy objechać odcinki specjalne tylko 3 razy przed każdym rajdem, zajmuje to 4-5 dni. Na tym poziomie właściwie nie potrzeba więcej. Kiedyś było zupełnie inaczej. Trening zajmował o wiele więcej czasu. Carlos, co ci się najbardziej podobało w Polsce, choć nie była to zbyt długa wizyta? Oczywiście, ale myślę, że na tyle długa, by wyrobić sobie obraz tego kraju. Polska jest o wiele bardziej rozwinięta gospodarczo, niż mi się wydawało. Warszawa nie różni się właściwie niczym od innych europejskich stolic. Dziękujemy za rozmowę. A tak Carlos żegnał się z kibicami na Bemowie.